Hej, cześć, siemano ludzie, tutaj Mr. Tymek Irwa3, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. I jak widzicie, jesteśmy tutaj, tak nie wiem dlaczego, tak jakoś dziwnie zacząłem. No ale dobra, co w dzisiejszym odcinku? Chcę wam powiedzieć, że skończyłem już tory do naszego nowego domu, więc myślę, że wypakujemy to wszystkie rzeczy. I właśnie, zrobiłem też to. To jest dlatego, że tutaj jest schowany mechanizm, który leci pod schodami. I otwiera tutaj pistonek, słyszycie? Słyszeliście? No i tam, to tam jeszcze jakiś czasem, kiedyś w ogóle tak jeszcze zrobimy, więc to odłóżmy po prostu na następny raz. Złoto, diamenty. Przyda się w sumie złoto, którego już nie mam. Tak, znajdywałem sporo tego żelaza, redstone'a, złota w ogóle. Złota znalazłem w sumie jakieś, nie wiem, 20 lub więcej. A więc ze złotem jest nieźle. Dobra, czerwony proch tutaj. Krowy na górze się drą, ale to już nie mój problem. Kolejką jedzie się około 1,5 do 2 minut. Nie do końca wiem. Ale na tyle trwa, więc muszę się przygotować, że muszę wziąć jakieś takie, wiecie, przedmioty. I tam na dłuższy czas już zostać. Więc na pewno będziemy musieli zrobić kolejne pole. Więc drewna by się też przydało trochę, chociaż drewna tam sporo jest. Słyszycie teraz jeszcze ognisko, które zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Tak, weź to wszystko. Dobra, wagonik. Jeden może zostać wagonik, więc to trzeba będzie zrzucić. Ziemia się przyda. Ziemia. Tutaj. Chcę tylko patrzeć te bardzo przydatne i pomocne rzeczy. Na przykład, nie wiem, to może się przydać do właśnie do pola. Żelazo, to wiecie, do dekoracji i tak dalej. Węgiel może się przydać, żeby coś przepalić i tak dalej. Złoto, tutaj jakieś marchewki mam. To może się przydać. Kamień, okej. Z kopalni, pochodnie tylko, a tu mamy. Ha, glowstone by się też przydało wziąć. Tu stąd tyle. W dalszym ciągu nie wiem, jak się robi no te panele słoneczne w dalszym ciągu. Nawet nie patrzyłem, bo nawet sobie nie przypomniałem, bo nawet jestem głupi. Nawet nie wiem, czemu tak mówię cały czas. Mówi się trudno. Ha, chwila, moment, bo ja gdzie zrobiłem skrzynię? Ha, tam na dole, okej. Tak, zrobiłem tutaj skrzynię na kamienie, jak widzicie, mam tego mnóstwo. Z metra się trochę tego zrobiło. Więc ja no myślę, że tyle starczy, chociaż na pewno się wezmę kolejne dwa staki. Tutaj mam mój ten portal do Netheru. I co stąd możemy wziąć? Myślę, czy dynię wziąć, ale chyba nie. Na pewno piasek, na pewno piasek. Jeden stak starczy. Łóżko. TNT chyba nie. Tutaj lazury też się może przydać, ten też. To przy okazji, jak już jesteśmy blisko tego crafting boxa. Boże, jak mi myszka dziwnie laguje. No, odłóż to, chwila. Coś jest z nim nie tak. Nie wiem, zaczął właśnie lagować. Nie wiem, czy to od tej podkładki, czy okładki. Nie, podkładki, dobrze mówię. Czy przez samą myszkę. Ale myślę, że to przez tą podkładkę. Dobra, tutaj to. Tutaj mamy ten nasz kominek, jakby. No i dobra, reszta rzeczy jest tam niżej. Ale jednak myślę, żeby złoto odstawić tutaj. Bo 4 chyba do niczego się nie przyda. No dobra, schodzimy. Tutaj mam tego konia z krową, która nie wiadomo jakim cudem weszła mi tam. Zresztą wszedła, jak to woli. Nie no, weszła. Wszedła. Sam nie wiem. Wszedła, chyba tak. Dobra, idziemy mostem, tak dla symboliki. Mam nadzieję, że zostawiłem tam kolejkę jakąś, nie wiem, że jej nie rozwaliłem. Albo coś w tym guście. Chociaż nie, no dobra, mam. W razie W. To też trzeba zrobić w następnym odcinku. Kolejko, kolejko, ty jesteś, okej. To ty możesz już się włączyć. Tutaj co mamy? Mamy kolejny lazuryc, to się w sumie może przydać. To też się przyda, to też się przyda.
Muszę się wrócić jeszcze do domu. Kurde, to sorry, że tak dziwnie seplenie. Ale, no tak jak wam mówiłem chyba w poprzednim odcinku, no mam tą głupią aftę, no i kurde, boli za każdym razem jak mówię. W sumie nawet już schodzi, no ale i tak boli. Tak, musimy się wrócić, żeby zrobić pole tego czerwonego gówna z eteru. Tutaj w ogóle jakaś świnia, świniak jak to woli, biegał mi tutaj, lub biegała. Sam nie wiem, jaka to płeć, no ale mniejsza z tym. Biegała, rozwaliła mi trochę tych marchewki. Marchewki. Dobra, gdzie to jest? Piasek. No kurde, patrzcie na tę głupią myszkę. Jest chujowe podłoże. Dobra, musimy wziąć ten piasek dusz, czy jakiś tam inny piasek, czy jakkolwiek to się nazywało. To tutaj jest, no piasek dusz, no to dobrze powiedziałem. Chuj, działaj. Co? Zareagowała. Tak to się robi z myszkami, jak nie chcą działać. No dobra, wchodzimy tu. Drzwi się zamknęły za nami automatycznie, jak zawsze. No ale cóż, mogę wam się pochwalić, że całe to metro robiłem dobre 3,5 godziny. Zużyłem na to jakieś 10 staków torów i ponad 1,5 staka tych przyspieszających, więc no jest sporo. Dajcie mi jeszcze chwilę, napiję się. Teraz w Opolu jest naprawdę gorąco, jak nie wiem. Dobra, jedziemy. Tak jak wam mówiłem, podróż zajmie około 1,5 minuty. Leci cały czas do przodu. Jest dosyć daleko. No ale patrzcie, jak przynajmniej szybko lecimy. X 20 30 40, no prawie tak szybko jak koniem. Tylko nie musimy myśleć, gdzie biegniemy. Tak, tutaj też była ta stacja przesiadkowa, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, żebyśmy jechali nie wagonem. Jak to się nazywa? Lokomotywą, o. Czyli ten wózek z piecem. Tutaj znajdowałem straszne ilości jaskiń. I nie wiem dlaczego, ale co jakieś, nie wiem, 100 czy ileś tam kratek wyskakiwała jakaś jaskinia, w której znajdowałem różne różności. O, kamień. Dziwna. Dobra, teraz skręcamy lekko w lewo, więc teraz będzie takie latanie. Tutaj wielka w ogóle jaskinia. No i skręcamy. Uiii, patrzcie na kolejkę. Ale to musi być... bez sensu. Ui, 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 normalnie jak ogon. U psa, czy kota. Nie, u psa tylko tak lata. Dobra, lecimy teraz tutaj. I X już się zatrzymał, a ruszył się Z, więc... Tutaj też jakieś wielkie kompleksy. Tam w ogóle żelazo leżało, ale mi się tego nie chce zbierać, bo miałem trochę za dużo już rzeczy ogólnie. I wjazd na drugą stację jest trochę niedopracowany, więc tak jak widzicie, tutaj już jest wjazd i zatrzymamy się prawie i dopiero powinniśmy ruszyć, także próbujemy. A nie, no wjeżdża bez problemu, okej. Tu. No i teraz wbijamy po schodach. Ponad, nie wiem, 20 lub 30 kratek. No, ale teraz przynajmniej cicho jest, nie? No dobra, i wyskakujemy gdzie? Oczywiście przy górze, przy górach, w ogóle przy biomie zimowym. Jak widzicie, tutaj już leży śnieg. Tutaj taki dach zrobiłem, żeby mi nie zasypywało tego. No i jak widzicie, jesteśmy tutaj. Porozglądamy się. Tutaj są te fajne skałki. Na szczęście mam zooma. O, pierwszy raz się przydał. Te fajne skałki, myślę, żeby tam sobie zrobić jakoś jakiś domek, albo tutaj na skalę na przykład. Chociaż też znalazłem taką jedną fajną jaskinię ogólnie. Że jest dziura. Taka normalna jaskinia, no po prostu nie taką, o tutaj. Tu jest jedna, a druga była w ogóle w sumie lepsza. Nie, tylko właśnie nie wiem gdzie. Nie do końca pamiętam. No ale dobra, to gdzie byśmy mogli w sumie położyć ten nowy dom? Tak na kamieniu to mi się wydaje, że chyba nie zrobimy, bo to by tak do dupy trochę wyglądało. O, tu co jest? Kolejne latające góry.
Tutaj też jakieś gunwa latające. A, no w ogóle to fajnie wygląda. I tak jak pamiętacie, chyba w tym miejscu gdzieś zrobiliśmy łóżko wtedy, jak znaleźliśmy to miejsce. Fuck. Tutaj też jakieś jaskinie. Co tam jest? Tu nic nie ma. Ale fajnie to wygląda, bo jest dużo miejsca. Z jakiś taki mały magazyn byśmy mogli to w sumie zrobić. Się gdzieś kończy? Nie, on leci dalej. Ale nie będziemy znowu wchodzić do jaskini, skoro my mamy. Patrzcie, kurde, zaraz zdejmę to. Gówno, ta podkładka. Chyba się robi zachód. No właśnie, łóżko na szczęście wziąłem. Więc z tym też nie będzie problemu. Albo zrobić dom tam na górze. Chociaż nie. Jakbyśmy zrobili na górze, to zaś to by sens straciło. Bo żeby wejść do domu, byśmy musieli odwalać parkura, a nie zawsze mi się takiego chce robić. Tam też są te latające jakieś góry. I tutaj gdzieś w pobliżu też, z czego pamiętam, jak tutaj chodziłem, to były też właśnie brzozowy las. Więc byśmy mogli dojść tam po prostu i zrobić coś. Nie wiem, wieżę lub kolejny domek. Jak to woli. Chociaż drugiego, znaczy sorry, trzeciego domu mi się już nie chce robić. Ta skała w ogóle lata? WTF? WTF, sorry. Okej, myślę, że noc się już zrobiła. Na tyle, żebyśmy mogli spać. No, proszę bardzo. Dobra, zostało nam 8 minut. Tak, bardzo szybko ten czas leci. Ledwo zdążyliśmy dojechać, a już trzeba będzie kończyć. No ale cóż. Chyba 36 chyba odcinek. Bo tutaj też jakaś mini jaskinia jest. A tam zaś jasno się robi. Czy to jest podwójne coś? Są róże i takie coś? Ciekawe. O, tutaj wam właściwie mamy jakieś fajne też miejsce. Taki dom w sumie. Epicznej miejscowości. Tak trochę tu laguje, nie wiem czemu. Au. But never mind. No. Przeepicznie. Gdyby ta góra jeszcze nie była tak zbugowana. Majestatycznie bym powiedział. Co to jest? Dobra, nieważne. Tam jest jakaś jaskinia. And shit. Kurde, w ogóle. Fajnie to wszystko wygląda z tej perspektywy. A może tutaj walnąć jaki dom? Tutaj by patrzył tutaj na to, tam na te góry. Byśmy mogli tam sobie trochę podejść, w sumie, i patrzeć na tamte domy jeszcze. W sensie, jakie domy? Na górę chciałem powiedzieć. No, tutaj też jakaś jaskinia mini jest. Tam chyba lawa. No. Kurde, głos mi się łamie. Od tej zimnej wody, którą dopiero co piłem. No dobra, o, brzozowy las, no to tak jak wam mówiłem. Okej, no to co teraz? Myślę, żeby zacząć już ten. Wow! Ten dom. Cholera, nie wiem w którym miejscu. Albo tutaj, patrzcie, jaka jaskinia też jest. Zarąbista. Wow! Czekajcie, z tamtej strony musi być też. Skoro tam światło dociera. Naprawdę? Wow! Ja pierdziu! Ja pierdziele, to nie jest możliwe. To jest wejście przez wodospad. Normalnie jak w jakichś takich, wiecie, filmach. Ja pierdziele, nie, dobra, koniec, kropka. Robimy tutaj takie, wiecie, odsłonięty dom. Czyli nie będzie ścian, chociaż jakieś ściany tam możemy zrobić. A tam po prostu zrobimy jakiś taki punkt widokowy albo coś.
No patrzcie na to, ja pierdzielę. Wow. No dobra. Ja nie mogę. Aż się wysłowić nie mogę. Gdyby zamknąć to, to cały by ten wodospad się zamknął. Lol. No w sumie taki, wiecie, takie wejście. Tutaj mamy jakiś ten przycisk, naciskamy, a to tak wylewa ten. Przestaje lecieć. My możemy spokojnie wejść tam w dom, naciskamy i znowu zaczyna. Wow, to by było fajne. W sumie też nawet możliwe, bo to jest bardzo łatwe do zrobienia. Wystarczy jeden piston i parę tych czerwonych kamieni. Ale tutaj też to wygląda super. Tutaj jeszcze ten. Wow, nie no, nie ma słów, po prostu tak piękne jest. Dobra, L2. Nie no, tam jest lepiej. Chociaż tam nie ma takich widoków jak tu. To zróbmy dwa, czemu nie? Tutaj byśmy zrobili, wiecie, taki domek z ogrodem, a tam po prostu tak, wiecie, że wchodzimy do takiego wielkiej jaskini, do takiej, sorry, wielkiej jaskini. I to po prostu tak o. Też tam mi się bardziej podoba. A tutaj zaś mamy ten las mieszany. O horyzont. Chociaż jaki ja tam o horyzont? Dosłownie nie wiem, ze 100 klatek może. O mój, jak mi się odbija. Dobra, to pierw tutaj zaczniemy, skoro mam decydować, to chyba tutaj. A w następnym odcinku to też będziemy w sumie dokańczać ten dom, a w jeszcze następnym odcinku pójdziemy robić coś tam. Więc dobra, więc no, zaczynamy. Na pewno podłogę zrobimy z czegoś innego. Tylko z czego? Z samej ziemi to by się nie opłacało. Z cegły, a może z tego, z netera. Patrzcie, nie, no muszę to wywalić. Ale w następnym odcinku, bo już nie będę mieszał. Z tego zrobić na przykład podłogę. Tutaj tak wchodzimy, ciemna podłoga, fajnie. Dobra, to robimy. Taki mały domek, nie wiem, z kamienia, z drewna mieszanego, nie wiem. Tylko mały, naprawdę mały. Nie będzie to obrzydliwie wielki dom, żeby to też takiego charakteru nie straciło. Tej okolicy. Ale myślę jednak, że zrobimy ściany z drewna, żeby podtrzymać tą tradycję tatrzańską, czy jakoś tam. Jeszcze jeden. Tutaj ziemię walniemy. Bo wiecie, jak w Tatrach się robi domy, nie? Takie stare, takie klasyczne, o, że to powiem. Domy, dachy spadkowe. Czyli takie normalne, jak są, nie wiem, domach jednorodzinnych. Potem jeszcze, no ogólnie z drewna. Z tyłu deski na opał. Jakiś kominek. No i parę rzeczy. Ciekawe, czy ten netherlack może się spalić. Chyba nie. Dobra, nie mogę jeszcze jej ziemi zbierać, więc ona to sobie tak o po prostu będzie leżeć. Dobra, i teraz to. Czy ja wiem? Lepiej jakaś jasna by się przydała na podłogę, na przykład brzozowa, niż takie coś. Więc chyba to jednak zrobimy, ale w następnym odcinku, bo jednak jest już prawie 20 minut, za niecałą minutę. Więc zrobimy jeszcze jakąś skrzynię. A, mam skrzynię, okej, okay, to dobrze. Skrzynię zrobimy tu, wrzucimy te wszystkie rzeczy. Przynajmniej większość. Teraz crafting box się jeszcze by przydał, żeby zrobić, jak to się nazywa, siekierę. No i w następnym odcinku ze starta idziemy po drewno, a potem, kurde, no nie. Okej, mam. No i potem ze starta pójdziemy tam to robić, rąbać, tutaj przyjdziemy, tutaj jakieś, wiecie, ogródek się zrobi, albo tutaj.
Szczerze wolałbym tutaj. Wejście by było. No jak słyszycie, zegarek już piszczy. No i jakieś takie plany nadam się potem zrobi, także komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę, nie żałujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.